sobotę zespół Lecha Poznań już po raz czwarty w tym sezonie zmierzy się z Legią Warszawa. Jesienią Kolejoszy w lidze zremisował na wyjeździe 2-2. W rundzie wiosennej drużyna Macieja Skorży pokonała rywali na Inea Stadionie 2-1 i w takim samym stosunku przegrała w finale Pucharu Polski. Dla piłkarzy nie ma to znaczenia, który to będzie mecz pomiędzy największymi rywalami. Myślę, że to nie ma żadnego znaczenia, zbyt dużego znaczenia, czy gramy z nimi pierwszy mecz tej rundy zasadniczej, czy ostatni, bo obojętnie kiedy byśmy nie grali, to zawsze chcemy z nimi wygrać i obojętnie kiedy byśmy nie grali, to pamiętalibyśmy ten finał, także myślę, że nie ma to zbyt wielkiego znaczenia. Na Łazienkowskiej Lech w ubiegłym roku powinien wygrać. Zespół prowadził 2-0, jedną z bramek zdobył Dariusz Formela. Kolejorzowi zabrakło konsekwencji i do Poznania wrócił tylko punkt. No tak, mieliśmy w pierwszej połowie 2-0 i było naprawdę blisko, żebyśmy mogli wygrać to spotkanie, bo straciliśmy bramkę w 90 minucie. Myślę, że musimy zagrać podobny mecz, ale musimy być jeszcze bardziej skuteczni i gdy rywal jest na deskach, to będzie trzeba go jeszcze dobić. W finale Pucharu Polski na Stadionie Narodowym od pierwszej minuty zagrał na skrzydle Dawid Kownacki. Formela czuł się zawiedziony taką sytuacją, ale wie, że była to decyzja trenera, którą musi szanować. Byłem rozczarowany, bo chciałem grać w tym finale, ale rozumiem, taka jest decyzja trenera i to trener decyduje. Cieszę się, że odgrywam coraz poważniejszą rolę w tym zespole i nie obrażam się, gdy nie wychodzę w pierwszej jedenastce, bo znam też swoje miejsce w szeregu, ale chcę grać w każdym spotkaniu. Pomocnik Lecha uważa, że spotkanie z Legią nie zdecyduje jeszcze o zdobyciu mistrzostwa. Do rozegrania będzie przecież jeszcze 6 kolejek ligowych. Ja uważam, że nie. Że ten mecz nie zdecyduje mimo wszystko o tym, kto zgarnie mistrzostwo Polski. Zostanie jeszcze 6 kolejek i wiadomo, że w każdym meczu każdy się może potknąć i wszystko nadrobić. Także myślę, że ten mecz nie zdecyduje o mistrzostwie. Początek piłkarskiego klasyku już od 15:30.